Ja będę mówił o kryzysach, a kwestii przedsiębiorczości, czyli może zacznę bardzo krótko od kilku ważnych w tym kontekście terminologicznych rozróżnień, które pewnie w większości są znane, ale dla porządku powiem parę rzeczy o nich. Czyli na początku rozróżnienie. Na początku, co jest cechą definiującą przedsiębiorczość? Można by pomyśleć, że tak naprawdę w obrębie literatury austriackiej i około austriackiej są dwa stanowiska w tej materii. Jedno to jest stanowisko kirchnerowskie, które mówi, że zysk przedsiębiorcy jest czymś, co wynika ze szczególnej przenikliwości albo ze szczególnej spostrzegawczości przedsiębiorcy. Czyli źródła zysku to są takie jakby skrzynie ze skarbami. Wystarczy, że przedsiębiorca okaże się bystrzejszy od innych, spostrzeże, gdzie ta skrzynia się znajduje, otworzy ją i zysk już jest jego. I w związku z tym jedna z krytyk teorii kirchnerowskiej to jest to, że on owszem wyjaśnia, skąd się biorą zyski przedsiębiorców, ale on w żaden sposób nie jest w stanie wytłumaczyć, skąd się biorą ich straty. To jest taka teoria, która nie dopuszcza istnienia strat z dwóch powodów tak naprawdę. Po pierwsze dlatego, że zamiast tego klasycznego austriackiego homo agens, człowieka działającego, mamy tam homo querens, czyli człowieka szukającego, człowieka odkrywającego, ale jak gdyby nie ma tego działania, ponieważ chwila odkrycia nie jest jedynie punktem startowym, tylko jest jednocześnie punktem końcowym. Nie jest tak, że w momencie, kiedy rzeczywiście w tej alternatywnej teorii, w tej, której bliższy był Mises i Rothbard, a która znajduje źródła i u Bastiata, i u wcześniejszych nawet autorów, u Cantillona, odkrycie czy spostrzeżenie jakiejś lukratywnej możliwości jest tylko punktem startowym. Potem trzeba ten swój cały plan, który jest z konieczności, jak każde zresztą działanie na rynku rozciągnięty w czasie, wdrożyć i dopiero post factum okazuje się, czy to postrzeżenie przedsiębiorcy, czy jego wyobrażenie na temat tego, że coś jest zyskowne, czy nie jest, okazuje się albo korespondować z rzeczywistością, czyli z gustami konsumentów, dostępnymi środkami produkcji, dostępnymi możliwościami technologicznymi, czy się z tą rzeczywistością nie pokrywa. Czyli można by powiedzieć, że u Kirchnera mamy do czynienia z taką synchroniczną ignorancją, czy synchronicznym brakiem pełnej informacji, brakiem informacji w pewnym momencie, który umożliwia co bystrzejszym ludziom dostrzeganie, że tu na przykład są jeszcze niezaspokojone potrzeby, co daje im przewagę nad tymi, którzy tacy bystrzy nie są, a u Kirchnera, przepraszam, u Rothbarda, u Misesa, u Bastiata, u innych reprezentantów tej konkretnej tradycji, czy tego konkretnego myślenia o przedsiębiorczości, to jest również, a może przede wszystkim, ignorancja diachroniczna, czyli brak wiedzy związany nie tylko z tym, że w pewnym momencie nikt nie ma pełnej informacji na temat gustów i smaków konsumentów i środków, które potencjalnie mogą nam umożliwić ich zaspokojenie, ale przede wszystkim różnimy się, jeśli chodzi o umiejętność czy zdolność przewidywania niepewnej przyszłości. Także przewidywanie niepewnej przyszłości raczej niż coś, co można by określić jako spostrzegawczość, jest definiującą cechą, charakterystyczną cechą przedsiębiorcy w tej drugiej tradycji. I teraz w takim razie może parę słów o niepewności. Istnieje bardzo podstawowe w tym kontekście rozróżnienie, które zostało zaproponowane przez Franka Knighta na ryzyko i niepewność. Ryzyko to jest kwantyfikowalne, możliwe do wyrażenia i zbadania za pomocą rachunku prawdopodobieństwa. Szansa na to, że wydarzy się jakieś nieprzychylne nam zdarzenie,
Podczas gdy niepewność tyczy się zjawisk unikatowych, zjawisk, które są jakby kategoriami czy klasami samymi w sobie i w związku z tym ich się za pomocą żadnych algorytmów, żadnych deterministycznych czy probabilistycznych formuł nie da przewidzieć i w związku z tym ich przewidzenie wymaga nie tyle jakiejś szczególnej wiedzy technicznej, ale tego, co moglibyśmy nazwać umiejętnościami psychologicznymi czy tymologicznymi, czyli ogólnie rozumiana wiedza o ludziach, o ich potrzebach, umiejętność wczucia się w nich, wyobrażenia sobie, czego my byśmy potrzebowali, gdybyśmy ludźmi byli, jak zmieniające się okoliczności miejsca i czasu mogą wpłynąć na sądy wartościujące różnych ludzi i tak dalej. I to takie równoległe rozróżnienie, które zaproponował von Mises, bazując na tak zwanej częstotliwościowej teorii statystycznej opracowanej przez jego brata Richarda, to jest rozróżnienie pomiędzy prawdopodobieństwem tak zwanym klasowym, a prawdopodobieństwem związanym z poszczególnymi przypadkami, czyli z jednej strony class probability, z drugiej strony case probability, przy czym to pierwsze tyczy się wydarzeń ryzykownych, to drugie tyczy się wydarzeń niepewnych, gdzie o ryzyku, czy ogólnie o kwantyfikowalności, odnośności rachunku prawdopodobieństwa możemy mówić tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimś jednorodnym zbiorem wydarzeń, gdzie częstotliwość występowania poszczególnych wydarzeń zbliża się asymptotycznie w kierunku pewnych stałych granic i gdzie nie możemy zaburzyć tej częstotliwości przez żaden arbitralny punkt selekcji. To są takie trzy cechy wyróżniające pewien zbiór wydarzeń po to, ażeby można było odnosić do niego rachunek prawdopodobieństwa i tym samym mówić też o ryzyku, przed którym się można zabezpieczyć w sposób techniczny, algorytmiczny i tak dalej, a nie o niepewności, gdzie tego rodzaju metod nie możemy wykorzystać i musimy się właśnie zdać na tą intuicję, na te zdolności psychologiczne, na to Verstehen, jeśli chcemy sobie tutaj zaczerpnąć termin z filozofii niemieckiej. I tak, no to jest niepewność i to jest i przewidywanie, której jest wedle tej tradycji, do której się tutaj odnoszę, źródłem zysku przedsiębiorcy. I teraz, co to jest tak zwana reżimowa niepewność? To jest termin, którego bardzo często używa w swoich artykułach na ten temat historyk gospodarczy Robert Hicks. Nie jestem pewien, czy on jest autorem tego terminu, ale wydaje mi się, że tak. I to jest jego wyjaśnienie tego, dlaczego Wielka Depresja trwała tak długo, jak trwała. I co to jest ta reżimowa niepewność? Reżimowa niepewność to jest ten rodzaj niepewności, który od tej, powiedzielibyśmy, zwyczajnej rynkowej niepewności, która wyraża się brakiem pełnej wiedzy tyczącej się gustów i smaków konsumentów, dostępnych środków produkcji, dostępnych metod technologicznych i tak dalej, różni się tym, że to jest niepewność związana z politycznymi ingerencjami i nieprzewidywalnością politycznych ingerencji. Także bazując w tym kontekście na taksonomii interwencyjnej Rothbarda, moglibyśmy powiedzieć, że to jest z jednej strony niepewność co do tego, jaką formę i jaką intensywność przybiorą różne konfiskacyjne podatki, albo nowe podatki, albo podnoszenie stawek już istniejących podatków, co by było przykładem tej tak zwanej interwencji binarnej, albo jest to niepewność związana z tym, jakie będą wprowadzone w najbliższej przyszłości regulacje, rozmaite obostrzenia, z którymi przedsiębiorca będzie się musiał liczyć, zakazy i nakazy i tak dalej. To by były z kolei przykłady tej tak zwanej
trójstronnej interwencji. I oczywiście w momencie, kiedy nie ma pewności co do tego, jaką formę przybiorą tego rodzaju zakazy, nakazy, regulacje, różne konfiskacyjne podatki, przedsiębiorca nie może też być pewności co do tego, czy w ogóle uda mu się wypracować jakikolwiek zysk. Bo nawet jeśli on ten zysk wypracuje z racji tego, że uda mu się przewidzieć niepewną przyszłość w wymiarze czysto rynkowym, to mimo wszystko on nie może mieć pewności co do tego, czy ten zysk jego nie zostanie natychmiast skonfiskowany przez władze polityczne. No i Hicks twierdzi, że jako, że administracja Roosevelta była tak nieprzychylna biznesmenom, uprawiała taką nieprzyjemną, agresywną, antybiznesową retorykę i co i róż straszyła jakimiś kolejnymi regulacjami albo konfiskacyjnymi podatkami, zwłaszcza od zysków kapitałowych, że po prostu nikomu nie opłacało się angażować w prywatną przedsiębiorczość i Hicks uważa, że w zasadzie retoryka obecnej administracji amerykańskiej również uderza w takie tony, również uskutecznia tego rodzaju metody i w związku z tym on przewiduje, że tak długo jak klimat polityczny będzie taki, jaki jest, tak długo mogą zaistnieć poważne problemy związane z wyjściem z tej obecnej recesji, przynajmniej w takim zakresie, w jakim po prostu nierzucanie kłód pod nogi przedsiębiorcom ten moment będzie odraczało czy odwlekało. Także to jest ta tak zwana reżimowa niepewność. I teraz ciekawe pytanie, które powstaje w tym kontekście, to jest to, dlaczego ta tak zwana reżimowa niepewność miałaby być jakimś szczególnym problemem dla przedsiębiorców, skoro wcześniej powiedzieliśmy, że to jest właśnie to, z czym przedsiębiorcy sobie powinni umieć radzić jak najlepiej. Niepewność i przewidywanie niepewnej przyszłości to jest ich chleb powszedni i w związku z tym, żeby to wyjaśnienie miało sens, to trzeba by podać, zaproponować jakieś cechy wyróżniające czy odróżniające reżimową niepewność od zwykłej niepewności rynkowej. I ja miałem ostatnio okazję przeczytać sobie wersję wstępną tekstu, który wspólnie napisali znani pewnie niektórym z nas tutaj Per Bylund i Matt McCaffrey na temat przedsiębiorczości, a reżimowej niepewności właśnie, gdzie próbują oni podać jakieś trzymające się kupy analityczne rozróżnienie pomiędzy zwykłą rynkową niepewnością a reżimową niepewnością i wyjaśnić, dlaczego przedsiębiorcy z jednym są sobie w stanie poradzić, a z drugim nie są. I pierwsza propozycja byłaby taka, że tak naprawdę ta tak zwana reżimowa niepewność nie jest czymś jakościowo odmiennym od zwykłej niepewności rynkowej, tylko jest niepewnością dodatkowo spotęgowaną, zintensyfikowaną. I oni to wyjaśnienie odrzucają z dwóch powodów. Po pierwsze, jako że wcześniej zdefiniowaliśmy niepewność jako tyczącą się wydarzeń unikatowych, stanowiących klasy czy kategorie same w sobie, to trudno w świetle tego twierdzić teraz, że można kwantyfikować poziom niepewności, twierdzić, że na przykład w okresie przedkryzysowym mieliśmy do czynienia z tą zwykłą niepewnością rynkową, a teraz mamy do czynienia na przykład z niepewnością dwa razy większą albo trzy razy większą. Tutaj wkrada się nam od razu to podejście algorytmizujące, kwantyfikujące, które no, wydaje się zaprzeczać trochę temu, jak żeśmy pierwotnie sobie niepewność zdefiniowali, to po pierwsze. A po drugie, mogłoby się wydawać, że jeśli to jest po prostu ta stara, znana nam niepewność rynkowa, tylko że jakoś szczególnie spotęgowana, zintensyfikowana, podniesiona do którejś potęgi, to jedyne
z czym będziemy mieli w tym kontekście do czynienia, to będzie bardziej ścisły, bardziej taki brutalny odsiew przedsiębiorców. Innymi słowy, ta poprzeczka, przez którą trzeba przeskoczyć, żeby być skutecznym przedsiębiorcą, zostanie w tym momencie podniesiona, co znaczy, że ich będzie mniej, ale ci, którzy na rynku zostaną, będą de facto tak samo skuteczni, będą osiągać taki sam sukces, jak większa ich liczba z tego okresu przedkryzysowego, który cechowała ta zwykła niepewność, a nie ta reżimowa niepewność. I to również wydaje się nie współgrać z tym, jak faktycznie wyglądała albo Wielka Depresja, albo nasza obecna recesja, bo tak naprawdę trudno by nam było powiedzieć, że istnieją tacy przedsiębiorcy, których ona w żadnym stopniu nie dotyka i którym ona w żaden sposób nie utrudnia prowadzenia ich działalności i co do której oni są w stanie powiedzieć, że w zasadzie nie nastręcza im żadnych problemów tego typu, z jakimi nie mieli do czynienia wcześniej. Także to są powody, dla których można mieć wątpliwości co do postrzegania reżimowej niepewności jako po prostu wyższego stopnia zwykłej rynkowej niepewności. Innym rozwiązaniem czy inną propozycją w tym kontekście jest traktować reżimową niepewność jako coś jakościowo odrębnego od zwykłej rynkowej niepewności, czyli jako coś, co nie tyle stawia poprzeczkę dla przedsiębiorców wyżej, ale coś, co całkowicie uniemożliwia przedsiębiorcom działanie na rynku. Do tego stopnia czyni świat chaotycznym, nieprzewidywalnym, zależnym od kaprysów politycznych i tak dalej, że po prostu nikt sobie z nią nie jest w stanie poradzić, ale z kolei problem z takim rozumieniem, czy takim postrzeganiem reżimowej niepewności wiąże się z tym, że z kolei gdybyśmy ją tak mieli postrzegać, to nie mielibyśmy do czynienia w okresie recesji czy depresji z kurczeniem się gospodarki, ze spowalnianiem gospodarki, tylko z jej całkowitym zamrożeniem. Jak gdyby moglibyśmy oczekiwać tego, że wszystkie aktualnie podejmowane projekty przedsiębiorców natychmiast się rozpadną. Nastąpi chaos kalkulacyjny, który można by porównywać z chaosem przewidywanym przez Misesa, gdybyśmy wprowadzili globalny socjalizm. Że natychmiast zostalibyśmy katapultowani do warunków gospodarki barterowej albo prymitywnej gospodarki złożonej z samowystarczalnych gospodarstw domowych albo czegoś podobnego. Co również jest niezgodne z danymi, na przykład jakie mamy na temat Wielkiej Depresji, bo na przykład Higgs rozróżnia pomiędzy dwoma okresami, 29-33, co nazywa wielką kontrakcją, wielkim kurczeniem się gospodarki, a potem 33-45-46 okresem stagnacji, w którym gospodarka funkcjonowała na poziomie dużo niższym niż na to by wskazywał jej potencjał. Potencjał wyrażający się również w umiejętnościach amerykańskich przedsiębiorców. Także to by było pewne istotne zastrzeżenie, które moglibyśmy mieć względem postrzegania reżimowej niepewności jako czegoś jakościowo różnego od zwykłej niepewności, a nie tylko różnego, jeśli chodzi o poziom intensywności. I wreszcie trzeci sposób patrzenia na reżimową niepewność, który wydaje się być najbardziej obiecujący, to jest twierdzenie, że owszem, ona jest jakościowo różna od zwykłej niepewności rynkowej, ale ona się objawia na innym poziomie. I tutaj Bylund z McCaffreyem posługują się, czy pomagają sobie pewną hierarchią, czy pewną hierarchią poziomów instytucji gospodarczych, która została zaproponowana przez Williamsona, nowego instytucjonalistę, noblistę sprzed 2 lat, który wyróżnił 4 takie warstwy czy poziomy. Na samym dole mamy do czynienia z miękkimi instytucjami, takimi jak obyczajowość, tradycja, kultura,
które tak naprawdę są tą warstwą najbardziej sztywną i niezmienną. Potem drugi poziom, czyli tak zwane twarde instytucje, które wyrastają na gruncie miękkich instytucji. Na przykład instytucje związane z ochroną praw własności. Tutaj na przykład na tym poziomie moglibyśmy zbadać to, czy na danym obszarze obowiązuje prawo stanowione, czy prawo zwyczajowe, oparte na kodeksach, czy oparte na kazusach, scentralizowane, czy zdecentralizowane i tak dalej. Potem jest trzecia warstwa, czyli warstwa związana z różnymi konstrukcjami organizacyjnymi, które tworzą przedsiębiorcy, ażeby się w tej ramie prawnej, w tym otoczeniu prawnym jakoś odnaleźć. Czyli to by była ta warstwa związana z tym, jak przedsiębiorcy radzą sobie z kosztami transakcyjnymi, jak organizują swoje firmy, jak organizują struktury zarządzania zarówno wewnątrz firmy, jak i w swojej branży, czyli w kontaktach z innymi firmami. I wreszcie mielibyśmy czwarty, najwyższy poziom, czyli ten poziom związany z przewidywaniem zmieniających się gustów i smaków konsumentów, z śledzeniem tego, jakie są w danej chwili dostępne środki produkcji i jak to się będzie w czasie zmieniało, związana z dociekaniem tego, jakie na daną chwilę są do dyspozycji przedsiębiorców możliwości technologiczne i tak dalej. I teraz propozycja jest następująca. Jak to odnieść do tej kwestii reżimowej niepewności? Otóż o ile w tych sytuacjach, w tych scenariuszach, gdzie przedsiębiorcy muszą sobie radzić tylko i wyłącznie z zwykłą rynkową niepewnością, można by powiedzieć, że ta zwykła rynkowa niepewność tyczy się tylko tego poziomu trzeciego i tego poziomu czwartego, o tyle reżimowa niepewność zmienia też ten poziom drugi. Innymi słowy sprawia, że to otoczenie prawne, które w normalnym okresie wydawałoby się stosunkowo stabilne, stosunkowo niezmienne, stosunkowo przewidywalne, w okresie reżimowej niepewności ono również jak gdyby ulega pewnej dezintegracji. W związku z tym przedsiębiorcy nie mogą mieć pewności co do tego, czy dana struktura polityczna będzie wykazywała jakikolwiek szacunek dla praw własności. A jeśli tego nie będzie robiła, to nie ma powodu, ażeby oni mieli ryzykować podejmowaniem jakichkolwiek projektów przedsiębiorczych. Więc tu nie chodzi już tylko o tę niepewność tego, czy uda nam się wypracować zysk, czy nie, ale również o niepewność tego, czy w danym otoczeniu prawnym będzie występował jakiś elementarny szacunek dla samego zjawiska zysku, czy po prostu będzie się go konfiskowało i w związku z tym automatycznie sprowadzało tych przedsiębiorców odnoszących sukces do poziomu tych, którzy go nie odnieśli, bo źle przewidzieli zmieniające się dane rynkowe na tych poziomach trzecim i czwartym, czyli źle zorganizowali swoją strukturę firmową i źle przewidzieli to, co ich konsumentom będzie potrzebne. Więc jako, że zwyczajowo ten drugi poziom instytucjonalny, czyli ten związany z tymi twardymi instytucjami, z tym otoczeniem prawnym, z kwestiami związanymi z ochroną praw własności, znajduje się w zwykłych, pozakryzysowych okresach, poza tą dziedziną, w której normalnie przedsiębiorczość się odbywa, widzimy, że reżimowa niepewność wprowadza pewien nowy element niepewności. Ten element niepewności, który tak naprawdę leży poza obszarem rynkowym de facto, który na chwilę obecną jest podporządkowany światowi polityki i w związku z tym przedsiębiorcy, a przynajmniej duża część przedsiębiorców nie mają jako przedsiębiorcy na niego specjalnego wpływu.
Natomiast spojrzenie na sprawę w ten sposób pozwala nam też wysnuć pewne ciekawe wnioski tyczące się tego, czym jest tak zwana przedsiębiorczość polityczna. I w tym tekście, którego przeczytanie zasugerowałem, autorzy zdają się w pewnym momencie sugerować, że w systemach demokratycznych jest bardzo niewielu pełnokrwistych, w pełnym tego słowa znaczeniu, politycznych przedsiębiorców, bo polityczny przedsiębiorca musi mieć pełną i wyłączną kontrolę nad tymi środkami przemocowymi, które wykorzystuje do czerpania zysków związanych z rentą polityczną, tak samo jak przedsiębiorca na rynku musi mieć pełną kontrolę nad środkami produkcji, które on łączy w celu wytworzenia jakiegoś finalnego produktu, który ma mu zyski przenosić. Bo w innym razie to możemy mówić jedynie o menedżerach po stronie przedsiębiorczości rynkowej albo o biurokratach po stronie przedsiębiorczości politycznej. I to mi się wydaje być koncepcją trochę wątpliwą, bo na co zresztą autorzy wskazują, jeśli by przyjąć ich koncepcję politycznej przedsiębiorczości, to de facto w systemach demokratycznych, takich jakie znamy, byśmy mogli powiedzieć, że tej politycznej przedsiębiorczości w pełnym tego słowa znaczeniu nie ma, bo tak naprawdę nie ma tych pełnokrwistych despotów, którzy nie tylko użytkują państwowy aparat przemocy, ale mają nad nim kontrolę. Tak jak dyktatorzy czy klasyczni monarchowie mieli tego rodzaju kontrolę nad lokalnymi aparatami przemocy. I ja bym zasugerował, że z tych wszystkich rzeczy, które powiedzieliśmy sobie na temat reżimowej niepewności i tego, co ona zmienia i co ją odróżnia od zwykłej niepewności rynkowej, wyłania się trochę inna koncepcja politycznej przedsiębiorczości. Otóż mogłoby się wydawać, że w warunkach reżimowej niepewności politycznym przedsiębiorcą jest ten, który poza przewidywaniem gustów i preferencji konsumentów i przewidywaniem tego, jak będą zmieniały się dane związane z dostępnością środków produkcji, możliwości technologicznych i tak dalej, musi również mieć kontrolę nad sektorem politycznym. Bo tylko wtedy, kiedy on będzie miał kontrolę nad sektorem politycznym, on będzie mógł w sposób wystarczająco solidny, wystarczająco skuteczny przewidywać ruchy tego aparatu politycznego. W związku z tym on będzie musiał zdobyć tę kontrolę, żeby się upewnić co do tego, że różne regulacje, różne ustawodawcze decyzje, które ten aparat polityczny będzie wyłaniał z siebie, nie pozbawią go możliwości zarobkowania na rynku, nie pozbawią go możliwości wypracowywania zysku. Nawet jeśli on będzie doskonałym przedsiębiorcą w tym klasycznym, pozakryzysowym rozumieniu. I wydaje mi się, że tak naprawdę o politycznej przedsiębiorczości i o czerpaniu renty politycznej możemy tutaj mówić wyłącznie w kontekście tych przedsiębiorców, którym na rękę jest utrzymywanie stanu reżimowej niepewności. Bo warto zwrócić uwagę, że w tym kontekście moglibyśmy sobie rozróżnić pomiędzy paroma kategoriami przedsiębiorców, którzy chcąc, nie chcąc muszą się zadawać ze światem polityki. Po pierwsze, mielibyśmy takich przedsiębiorców, którzy zadbaliby o to, żeby umieścić swoich informatorów w tych różnych centralno-planistycznych komisjach czy biurach politycznych, których istnienie jest typowe dla okresów reżimowej niepewności. I oni by po prostu byli ich takimi szpiegami, dostarczaliby im informacji, co się kroi, jakiego rodzaju regulacja, jakiego rodzaju konfiskacyjny podatek i jak tego uniknąć. Ale tych ludzi nie nazwałbym politycznymi przedsiębiorcami, ponieważ to jest tak naprawdę pewien element zapobiegliwości, który cechuje
również te okresy pozakryzysowe. Tak naprawdę z biurokracją musi sobie radzić każdy przedsiębiorca. I zdecydowanie nie możemy w tym kontekście mówić o tym, że tacy przedsiębiorcy mają kontrolę nad światem polityki. Natomiast można w tym kontekście też mówić o dwóch innych kategoriach przedsiębiorców. Możemy mówić tutaj również o takiej kategorii przedsiębiorców, która nie tylko gromadzi odpowiednie informacje, ale też próbuje wpływać na polityków w sposób bardziej bezpośredni, na przykład przekupując ich i próbując w ten sposób uzyskać uprzywilejowaną pozycję względem innych przedsiębiorców. Mnie na przykład, ja nie życzę sobie, żeby mnie dotyczyła ta regulacja, którą właśnie przygotowujecie. Ja nie życzę sobie, żeby mnie ten konfiskacyjny podatek, który właśnie przygotowujecie, dotyczył. Ale czy jak ktoś w ten sposób postępuje i opłaca tego rodzaju, w cudzysłowie, przywileje, to już jest przedsiębiorca polityczny? Myślę, że niekoniecznie, bo on też nie ma kontroli nad aparatem polityki. On wpływa na niego, ale nie ma tej ostatecznej kontroli, podobnej do kontroli, jaką posiada nad swoją własną firmą i nad środkami produkcji zgromadzonymi w tej firmie. Ale jest wreszcie trzecia grupa przedsiębiorców, którzy nie tylko próbują sobie radzić z reżimową niepewnością, utrzymując te kontakty ze światem polityki, ale też de facto są kontrolerami tych procesów politycznych. I tutaj byśmy zaliczyli tych przedsiębiorców, którym na rękę jest trwanie w stanie reżimowej niepewności. Tych przedsiębiorców, którym na rękę jest to, że działalność innych, tych, którzy nie mają przystępu do tego aparatu politycznego, jest sparaliżowana właśnie dlatego, że oni nie mogą mieć jakiejkolwiek pewności co do tego, czy prawa własności w odniesieniu do nich będą respektowane. I myślę, że no to są takie śmiałe tezy, ale ktoś mógłby zasugerować, że obecny skartelizowany sektor bankowy, gdzie związki ze światem politycznym są bardzo ścisłe, to są właśnie polityczni przedsiębiorcy par excellence, bo tak naprawdę o ile oni sami nie są politykami, więc oni nie mają bezpośredniej kontroli nad decyzjami politycznymi, o tyle można by powiedzieć, że oni mają ostateczną kontrolę nad procesami politycznymi. I mi się wydaje, że czasami mamy w środowiskach lewicowych często się pojawiają takie głosy, że wielkie banki rządzą światem i tak dalej. I oczywiście one są... My byśmy się pewnie z tego rodzaju uwagami nie zgodzili, dlatego że źródło, ten problematyczny element one błędnie identyfikują, że to nie te wielkie banki, ich istnienie jest problemem, tylko problemem jest raczej istnienie tego aparatu politycznego, poprzez który można uprzywilejowaną pozycję na rynku dla siebie budować, ale sama intuicja jest skądinąd słuszna, tak można by powiedzieć. Także mi się wydaje, że z jednej strony takie patrzenie na kwestię przedsiębiorczości politycznej pozwala nam zgodzić się z tym, że ten element ostatecznej kontroli nad przemocowym aparatem polityki jest tutaj zachowany, ale z drugiej strony unikamy tej, moim zdaniem, mało wiarygodnej konkluzji, że prawdziwi przedsiębiorcy polityczni są bardzo nieliczni. Bo widzimy, że przedsiębiorcami politycznymi mogą być też podmioty nominalnie w pełni rynkowe, ale które w sposób pośredni wywierają wpływ na decyzje polityczne. Nie bezpośredni, bo to nie oni są tymi, którzy podpisują i przepychają te ustawy, ale tymi, którzy za pomocą swoich środków finansowych czy za pomocą swoich znajomości de facto aparat polityczny kontrolują. I ostatnia już rzecz, którą bym chciał powiedzieć, to jest to, że może też takie patrzenie na kwestię reżimowej niepewności, które posługuje się tą hierarchią poziomów instytucjonalnych zaczerpniętą od Williamsona, pozwala nam sformułować dodatkowy argument na rzecz anarchokapitalizmu. Bo ktoś by mógł powiedzieć, że w momencie, kiedy kwestie stanowienia prawa, czyli ten drugi poziom tej hierarchii, którą opisałem, również poddać rynkowej konkurencji, również poddać działaniom czy działalności przedsiębiorców,
to w tym momencie my całkowicie eliminujemy możliwość zaistnienia tego rodzaju reżimowej przedsiębiorczości, która całkowicie paraliżuje możliwość działania przedsiębiorców, ponieważ to jest obszar związany z ochroną praw własności, jest obszarem spolityzowanym i jako taki nie leży w gestii działań przedsiębiorców, czy jego modyfikacja nie leży w gestii działań przedsiębiorców. Można by powiedzieć, że w momencie, kiedy kwestie związane z ochroną praw własności w szczególności ochrona praw własności, a kwestie prawno-sądownicze w jak gdyby szerszym tego słowa znaczeniu, również podporządkować regułom konkurencyjności i przedsiębiorczości, to w tym momencie ten drugi poziom również wciągamy zakres działalności przedsiębiorców i wtedy eliminujemy niebezpieczeństwo pojawienia się reżimowej niepewności. W ogóle już pojęciowo tego rodzaju konstrukcja myślowa wydaje się być bezsensowna, bo w tym momencie już naprawdę nie jesteśmy w stanie jej odróżnić od tej klasycznej, standardowej niepewności rynkowej, ponieważ usługi związane z obroną praw własności albo usługi związane z tworzeniem odpowiednio korzystnego dla danego społeczeństwa otoczenia prawnego również są czymś, o co dbają przedsiębiorcy właśnie. I to są, mi się wydaje, pewne interesujące, miejmy nadzieję, stymulujące do dalszego dyskutowania nad tematem wnioski, które się wyłaniają z analizy tego, co się dzieje na styku reżimowej niepewności, a działań przedsiębiorców. Także tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do dyskusji.